Już kolejny raz Centrum Żeglarskie organizuje półkolonie dla dzieci i młodzieży od 6 roku życia. Jest to półkolonia z takim namaszczeniem żeglarskim właśnie. Przygotowujemy dzieci do takiej przygody, która mamy nadzieję będzie kontynuowana i będzie trwała już latami. To 4 rok, kiedy organizujemy taki właśnie wypoczynek i z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Dzisiaj jesteśmy w trakcie 5 turnusu. Na każdym z nich było ponad 30 osób, w związku z czym prawie 180 dzieci wzięło udział w tej właśnie żeglarskiej przygodzie u nas. Mam na imię Basia, mieszkam w Szczecinie i przyszłam tutaj na półkolonię. Dwa razy tak na dzień wypływamy na kajakach i na optymistach, a resztę dnia spędzamy tutaj na trawie. Pływają w zasadzie na wszystkim, co tutaj mamy na przystani. Są i kajaki, i optymisty, i DZ-y, jest wiązanie węzełków, jest bitwa morska. Oprócz tego oczywiście gra w piłkę, czy zabawy i gry na lądzie. Natomiast to, czego chcemy ich nauczyć, to to, że można aktywnie i ciekawie spędzać czas wolny, że jest coś więcej poza komputerem, że na świeżym powietrzu można biegać, skakać, można pływać i naprawdę ciekawie ten czas wolny spędzać. Liczymy na to, że po tej półkolonii takie to żeglarskie, ten żeglarski duch w nich wstąpi i to będzie nowe pokolenie później sławnych żeglarzy, którzy będą sławić Szczecin na wielkich morzach. No trzymacie mi. Jestem Nikoli Marciocha, mieszkam tu w Szczecinie na ulicy Bronisławy. Próbuję podszkolić moje doświadczenia żeglarskie, że tak powiem. Umiem pływać już na optymiście, bo pływam na nich już od 2 lat. Na kajaku pływam już od roku i próbuję coraz bardziej szybciej płynąć i lepiej płynąć. Przede wszystkim nauka musi być zabawą, musi trafiać do młodzieży, w związku z tym uczymy młodzież bawienia się. Są wakacje, więc może nie mówmy o nauce, a o zaszczepianiu pasji żeglarstwa. W związku z powyższym dzieciaki wchodzą na wszystko, co pływa, począwszy od małych optymistów, czyli wanny z żaglem, a skończywszy na dużych DZ-ach, gdzie trzeba też powiosłować, żeby dzieci oswajały się z wodą, ale też żeby wpajać im zasady bezpieczeństwa, zasady bezpiecznego poruszania się na wodzie i opanowania strachu, bo strach w momencie, kiedy się coś dzieje, jest najgorszym doradcą. W związku z tym dzieci i kąpią się, i przewracają się do wody, wszystko pod czujnym okiem instruktorów, po to, żeby dzieci oswoiły się i nabrały słonej krwi, żeby pływały po morzach i oceanach. Basia Szczepanowska, pochodzę ze Szczecina i bardzo mi się podoba tutaj na żaglach, ponieważ jestem tutaj już po raz drugi raz. Pierwszym razem, kiedy tutaj byłam, trochę się bałam na początku, ale potem wychowawcy przekonali mnie, że na wodzie nie jest aż tak strasznie i nauczyłam się pływać kajakiem, optymistą oraz bardzo mało, ale jednak trochę na desce. Takiej surfingowej i tamto wyjście nauczyło mnie, że zawsze trzeba wierzyć w siebie i nie zwracać uwagi na lęk.
Trochę poduczyłam koleżankę, jak zamontować dwie rzeczy w łódce. I pierwszego dnia mieliśmy takie wyścigi, w których nam dobrze poszło. I udaje mi się tutaj, za każdym razem zdobywam jakieś nowe umiejętności. Najważniejsze to jest pokonywanie swoich słabości, pokonywanie swojego strachu. Dlatego, tak jak mówiłam, ważne jest to, żeby dzieci nabrały pewności, że woda jest przyjazna, a nie stanowi zagrożenia. To jest najważniejsze. Ważne jest wpajanie zdrowego rozsądku, żeby dzieci nie szalały na wszystkim tym, co pływa. Czyli i na małych łódeczkach, i na dużych jachtach, bo jeżeli zaczną szaleć, jeżeli zaczną zachowywać się nieodpowiednio, to nawet jeżeli zdobędą patent kapitana żeglugi jachtowej i dalej będą się zachowywać nieodpowiedzialnie, to mogą stwarzać zagrożenie nie tylko dla siebie. Chcę tu ci potem żeglarza i nauczyłam się tutaj, na tej półkolonii, że na przykład jak się płynie bez żagla, bo zawsze to pływałam z żaglem. Bierze się takie małe wiosełko pagaj i ma się też drugą osobę. Druga osoba łapie za ster i steruje, a ta pierwsza wiosłuje. Nauczyłam się pływać na optymiście i szybciej pływać na kajaku. Jest tak, że dzieci często na początku się boją, natomiast obserwując to, co robią ich koleżanki i koledzy, bo na szczęście mamy nie tylko te osoby, które pierwszy raz są u nas na przystani, ale są też osoby, które z roku na rok przychodzą, ponieważ to jest bardzo fajne i liczą na to, że dostaną się na kolejny turnus. I wtedy jest tak, że ktoś przygląda się z pomostu, patrzy, co robią koleżanki i koledzy, jak świetnie się bawią, czego się uczą, bo często to są podstawy i później przekonują się. Nikogo nie zmuszamy, nic na siły, natomiast jeszcze nie zdarzyło się tak, żeby ktoś zrezygnował z półkolonii i stwierdził, że wcale się jemu to nie podoba. Bo jeden popłynie na optymiście, to się jemu spodoba, dla kogoś innego ciekawy będzie optymist, a kto jeszcze inny będzie wolał leżeć na pokładzie i odpoczywać sobie i czerpać promienie słoneczne i tą przyjemność, którą daje po prostu pływanie. To jest super sposób na wakacje. Można poznać osoby, które się potem spotka znowu. Choćby przy tych wakacjach. Ja na przykład miałam takie zdarzenie, że właśnie w Pałacu Młodzieży poznałam trzy nowe koleżanki. Dwie nowe koleżanki, jednego kolegę. I jedna ta koleżanka i ten kolega właśnie tutaj są ze mną na półkolonii żeglarskiej. A kiedy będziemy pływać z żaglem? Dziewczyny, które są na lądzie, informuję, że zabieram tych dwóch tygusów, co nie chcą pływać. Dobra. Pogoda w tym roku jest genialna. Świeci piękne słońce. Praktycznie rzecz biorąc był jeden dzień deszczowy, co też dla dzieci było dużą atrakcją, bo mimo deszczu było bardzo ciepło, więc można było biegać po deszczu, biegać po kałużach, chlapać się nawzajem. Także w tym roku pogoda nam dopisuje, aczkolwiek mimo pięknego słońca bywa tak, że się wieje zbyt silny wiatr i też nie schodzimy na wodę, a mamy zajęcia wtedy na lądzie. Gdzie do pana?
półkolonii mamy 5 turnusów zawsze, z roku na rok. Chcielibyśmy, żeby to było więcej, natomiast ani przystań nie jest z gumy, ani nasze jednostki. Jest ich naprawdę bardzo dużo. Natomiast po prostu fizycznie nie jesteśmy w stanie więcej dzieci przyjąć na przystań w okresie tym letnim. Bo poza tymi półkoloniami, które mamy dla początkujących dzieci, są też półkolonie żeglarskie, są jeszcze inne typy i formy wypoczynku. W związku z tym ten sprzęt cały sezon właściwie służy dzieciom i młodzieży. Zainteresowanie jest tak duże, że tych 5 turnusów ogłaszanych już 21 marca, zawsze z roku na rok, miejsca kończą się w zasadzie w minutę, dwie. Musimy kończyć rekrutację, 180 miejsc w tak dużym tempie, więc wiemy, że zainteresowanie jest duże. W związku z czym wszystkim tym, którym się nie udało na półkoloniach, albo tym, którym się udało, a chcą dalej z nami żeglować, zapraszamy na zajęcia, ponieważ Centrum Żeglarskie pracuje cały rok. Latem wypływamy na rejsy i obozy, pływamy na przystani, szlifujemy swoje umiejętności właśnie na pokładach różnych jednostek. Zimą natomiast pracujemy w hangarze, jest więcej teorii, zajęcia na basenie czy siłowni. Jeżeli ktoś tylko ma ochotę zacząć z nami swoją żeglarską przygodę albo ją kontynuować, zapraszamy na stronę internetową www.centrumżeglarskie.pl. Tam znajdziemy wszystkie potrzebne informacje, a na pewno 1 września rozpoczniemy rekrutację na nowy sezon do wszystkich sekcji żeglarskich, więc gdyby ktoś miał ochotę, to zapraszamy. W razie pytań można zawsze zadzwonić czy przyjść, zobaczyć, bo na przystani zawsze ktoś jest, zawsze ktoś chętnie oprowadzi, pokaże i opowie, jak z nami jest fajnie.